Następny etap naszej podróży po brytyjskiej Kolumbii będzie z Rivers Inlet do Ocean Falls. Długość tego lotu to około 70 mil. Polecimy na wysokości pomiędzy 1000 stóp a 2000. I powoli przemieszczamy się na nasz tor wodny, z którego będziemy startować. On jest tam pomiędzy tymi dwoma znacznikami. Klapy wypuszczone. I już się rozpędzamy. I już startujemy. Otwarcie pełne przepustnicy. I idziemy do góry. Po prawej stronie będziemy mijać taką zatoczkę, która się nazywa Kilbella Bay i uchodzą tutaj dwie rzeki, Kilbella River i Chuckwalla River. To są tereny rezerwatu Indian Kirtala. W epoce parowców tutaj na tym brzegu wschodnim znajdowała się przystań dla statków. Naprzeciwko mamy drugą zatokę, przełączę może widok. Zbliżamy się do niej, to jest ta taka duża zatoka. Ona nazywa się Shotbolt Bay. Nazwa pochodzi od nazwiska pana Thomasa Shotbolta. Tutaj jest zdjęcie, który był Brytyjczykiem. Pochodził z Lincolnshire. Przybył do brytyjskiej Kolumbii przez Panamę w 1862 roku i był pionierem w dziedzinie farmacji na tych terenach. W 1877 roku zbudował i otworzył w Victoria na Johnson Street pierwszą aptekę. Oto jak ówczesna gazeta Daily British Colonist w numerze 27 stycznia 1877 roku opisywała ten obiekt. Że jest to piękny budynek położony na Johnson Street w miejscu starego sklepu, ma 41 stóp szerokości i 60 stóp głębokości. Jest z cegły z masywnymi ścianami, wysoki na dwa piętra. Parter jest dzielony na dwie części, z których jedna będzie zajmowana przez pana Shotbolta, a druga przez pana Nicholsona. W tym drugiej części będzie sklep spożywczy. Pomieszczenia są wysokie i dobrze oświetlone. Na tyłach apteki znajduje się laboratorium, a na drugim piętrze znajduje się apartament z pięcioma pokojami, w których zamieszka rodzina pana Shotbolta. Wyposażenie apteki jest piękne, lady są z czarnego orzecha, bardzo pięknie wypolerowane. No, następnie wymienia się w gazecie, kto tam był architektem, kto wykonał prace stolarskie, malarskie, hydraulikę i tak dalej, i tak dalej. No i podsumowanie, że cały zakład jest ozdobą części miasta, w której stoi. I tu jest fotka, jak wyglądał ten budynek w 1880 roku, a tu jak wygląda obecnie, bo stoi do tej pory. Z tym, że pierwsze piętro usunięto w 1950 roku. Za chwilę będziemy skręcać w prawo. I już zakręcamy w prawo. Będziemy lecieć teraz nad Moses Inlet. To jest taki długi fiord, z tym, że niestety no, nie mogłem znaleźć informacji, z czego wynika ta nazwa Moses Inlet. Nie wiem, jacyś wyznawcy Mojżeszowi chyba nazwali tak ten fiord. To jest początek Moses Inlet. Po lewej stronie będziemy mieli kolejny fiord, który się nazywa Hardy Inlet. Nazwisko Hardy już żeśmy poznali w poprzednim odcinku.
gdy byliśmy w Port Hardy. Ciekawe są te dwa punkty. Pierwszy to jest Ralph Point, a drugi Owikeno Point przy wejściu do tego Hardy Inlet. Owikeno to dosyć często występująca nazwa na tych terenach. Wymawiana jest także jako Owikino, Owikano, Owikaino. A nazwa pochodzi od ludu Uwikinux, co oznacza po angielsku, to jest backbone people, co można przetłumaczyć, że są to ludzie z kręgosłupem, ludzie, tutaj oznacza to ludzi takich z silnym charakterem, tacy twardzi. Twardzi jak Tommy Lee Jones w Ścigany. No ale my lecimy nadal nad Moses Inlet. Przed nami widoczna jest taka niewielka zatoczka, która nazywa się Inrig Bay. Pan Frank Inrig był Szkotem i pojawił się tutaj około roku 1890. Na początku był zwykłym pracownikiem w fabryce konserw, a później zarządzał zakładami w Port Essington i Bella Coola. Za chwilę będziemy skręcać w prawo. Dalej lecimy oczywiście nad Moses Inlet i będziemy, że zmienię widok, i będziemy przelatywać nad cieśninką taką, która nazywa się Nelson Narrows. No, jeśli chodzi o Horatio Nelsona, o nim chyba nie mówiłem, to tutaj jest fotka. To najsłynniejszy admirał w historii floty brytyjskiej, który dwukrotnie pokonał flotę Francji. O, tak wygląda Nelson Narrows. Był wicehrabią, księciem Brontu i baronem Nilu. I zginął w czasie bitwy pod Trafalgarem 21 października 1805 roku u boku swojego przyjaciela Thomasa Hardy. Ale tą historię opowiadałem w odcinku poprzednim. Zakręcimy teraz w lewo, lecimy cały czas nad Moses Inlet. Teraz będziemy przelatywać obok takiego cypelka, to jest właśnie to miejsce, który nazywa się Penelope Point. Miejsce to zostało nazwane od imienia niejakiej Penelope Atkins, która była brytyjską arystokratką i żoną George'a Pitta, pierwszego barona Rivers, od którego jest nazwa Rivers Inlet. O tym opowiadałem w poprzednim odcinku. To jest właśnie te Penelope Point. No, ciekawostka jest to, że ta nazwa została nadana dopiero w 1947 roku, a Penelope Atkins zmarła w 1795. Lecimy dalej nad Moses Inlet. W tym miejscu jest taka niewielka zatoczka. Ona się nazywa Ebert's Cove. Pan Eberts, David McEwen Eberts, był prawnikiem, politykiem, był parlamentarzystą i prokuratorem brytyjskiej Kolumbii na przełomie XIX i XX wieku. Więc pan prokurator musiał się czymś zasłużyć, no bo nazwano zatoczkę jego imieniem. Tam już widzimy koniec Moses Inlet. My będziemy właśnie lecieć na wprost. Zrobię troszkę inny widok i opowiem dwa słowa o tym, co przed nami. Otóż przed nami jest taki duży obszar rezerwatu przyrody, który mieści się na mokradłach i bagnach w ujściu rzeki Clyack River. To nazywa się Clyack Estuary Conservancy.
Znajdują się tam siedliska łabędzi, perkozów, no i grasują niedźwiedzie grizzly, jak również jest to miejsce, gdzie zbierają się młode łososie. Czyli te, co wędrują tam w górę, tą Klajak River. I zaraz właśnie będziemy przelatywać nad tym Klajak Estuary. To jest ten teren, jak mówiłem, to jest 370 hektarów. I tutaj niedźwiedzie grizzly grasują. A tu należy zgadywać, że ta Klajak River sobie spływa. Natomiast my polecimy prosto, Klajak River odejdzie w prawo, my będziemy lecieć nad taką rzeką, która się nazywa Young River. Klajak pójdzie w prawo gdzieś tam, a my polecimy na wprost. I tu się zaczyna, może nie za dobrze tu jest widać, ale zaczyna się ta Young River. Coś nas boja strasznie. No teraz się zacznie dosyć taka interesująca część lotu, która, no powiem tak, no uczestniczyłem w takim locie, więc wygląda to tak, że właśnie leci się zwykle nad jakąś wodą, później wlatuje się między góry, leci się między górami i nagle jakimś wąwozem i nagle widać, że tam przed nami to już tylko ściana. Człowiek robi, zaczyna robić rachunek sumienia, bo już widzi, że zawrócić nie można, przed nami ściana, zakręcić za bardzo nie, też nie ma gdzie. No i nagle gdzieś po lewej czy po prawej stronie pojawia się wlot do jakiegoś kolejnego wąwozu jeszcze większymi górami, którym się chwilę leci i nagle wylatuje się nad jakiś akwen wodny ogromny. Także przeżycie, które trudno wymazać z pamięci, powiem szczerze. Okej, to tyle wspomnień kombatanckich. Lecimy nad Young River. Zobaczmy, czy ją widać. No nie za bardzo, ale widać, że tu jakaś rzeka jest. Troszkę się zaczynamy wznosić. Będziemy teraz lecieć przez czas dłuższy właśnie takim wąwozem między górami. No i cały czas lecimy nad Young River. Wznosimy się, w tej chwili jesteśmy gdzieś prawie 1700. Zaraz powinniśmy dolecieć do takiego jeziorka i od tego jeziorka będziemy już lecieć nad inną rzeką. Jak miniemy to jezioro, to będziemy lecieć już nad wyspą, która, nad rzeką, która się nazywa Slousiska Creek. I ta Slousiska Creek zasila to jezioro. To jest jakaś
wycinka lasu tutaj idzie. No i zostawiamy za nami to jezioro. Lecimy nad Slow Siska Creek. Tym creekiem, tą rzeczką, rzeką, dolecimy do rzeki, która nazywa się Kłodna River. To taka dosyć długa rzeka, 34 km. Gdy dolecimy do Kłodna, to zakręcimy w lewo. I już lecimy nad Kłodna River. O, tak ona się tam wije. Tereny wokół rzeki po obu stronach są oczywiście pod ścisłą ochroną. Tutaj jest jedno z większych skupisk niedźwiedzi grizzly. Teraz przez chwilę będziemy lecieć tą kotliną czy doliną, a na końcu jest zbiornik wodny, który się nazywa Kłodna Bay, czyli Zatoka Kłodna, i tam właśnie do niego zmierzamy. To jest Kłodna Bay, do którego wpada Kłodna River. Zmieńmy troszkę widok. O. No widać, jak się ta Kłodna River wije. Takie szerokie ujście ma. Za bardzo chyba zniżamy. W miejscu, gdzie kończy się zatoka, zaczyna się inlet, który nazywa się oczywiście Kłodna Inlet. I my, gdy znajdziemy się nad nim, zakręcimy w prawo. I przed nami już jest Kłodna Inlet. To nie jest wyspa, to co jest przed nami, to jest półwysep. I my go okrążymy tak z prawej strony. O, w ten sposób. I zakręcamy w prawo. Na tym półwyspie znajduje się lotnisko, które nazywa się Helen's Flight. Charlie Bravo Hotel Foxtrot. Jest to jakiś taki żwirowy pas, nie pamiętam nawet jaką ma długość. Lecimy teraz tym Kłodna Inlet. A przed nami jest kanał, który się nazywa Berg Channel. To jest ten Berg Channel, to jest taki szlak wodny pomiędzy Bella Coola a Portem Hardy. My okrążymy ten półwysep w ten sposób i lecimy w tym miejscu między góry.
Patrzmy, jak to z zewnątrz. No to widać, że tym szlakiem między Bella Coola a Port Hardy płyną statki. No to takich wiele ciekawych nazw jest, natomiast zupełnie nie ma informacji o tym, dlaczego tak nazwano te miejsca. I jesteśmy nad tym Burke Channel. I teraz lecimy tutaj między te góry. I już wlatujemy między góry, taką dolinę. I tam przed nami widać akwen wodny, który się nazywa Jenny Inlet. I właśnie w jego kierunku zmierzamy. Jak już się tam znajdziemy nad wodą, będziemy mogli zniżyć trochę, bo już do końca będziemy lecieć nad wodą. I już jesteśmy nad Jenny Inlet. W poprzek jest kolejny fiord, który nazywa się Dean Channel. Jak wylecimy z inletu Jenny, zakręcimy w lewo i będziemy lecieć nad tym Dean Channel. Jeśli chodzi o nazwę, to nadał ją w 1793 roku George Vancouver, aby upamiętnić Jamesa Kinga. James King był irlandzkim duchownym i posiadał tytuł Dean of Rapow i władał właśnie decyzją o nazwie Rapow w hrabstwie Donegal. To taki, wygląda mi, że to taki był arcybiskup w kościele anglikańskim. No i zakręcamy w lewo nad ten Dean Channel. No, tym kanałem prowadzą szlaki wodne pomiędzy Bella Coola a Bella Bella i pomiędzy Bella Coola a Ocean Falls, czyli celem naszej podróży. My będziemy lecieć kawałek prosto i później zakręcimy w prawo w kanał, który nazywa się Cousins Inlet. Czyli taki inlet kuzynów. Jakich kuzynów bliżej, nie wiadomo niestety. Już zaraz będziemy zakręcać tutaj w ten Cousins Inlet. Natomiast interesujący jest ten półwysep. On się nazywa Boscovitz Point. Ta nazwa pochodzi od, przełączę może widok, nazwa Boscovitz Point pochodzi od towarzystwa Boscovitz Steam Company, którego statek o nazwie Venture był pierwszym parowcem, który w 1906 roku wpłynął właśnie do Cousins Inlet. Natomiast samo Cousins Inlet zostało naniesione na mapy w 1793 roku podczas wyprawy George'a Vancouvera i Spellmana Swaina na takim znanym okręcie Discovery. Tu jest właśnie fotka tego Discovery. My wlatujemy w tej chwili nad Cousins Inlet. Polecimy nim do końca i zakręcimy w prawo i tam będziemy lądować.
No jeżeli chodzi o miejscowość Ocean Falls, do której zmierzamy, to kiedyś była to indiańska wioska zamieszkiwana przez szczepy Kwakwa i Nuksalk. W ich narzeczu znana była jako Liak, co oznacza wodospad. No i cała historia tej miejscowości, która uprzedzam źle się kończy, ta historia, rozpoczęła się w 1906 roku, kiedy przypłynął ten pierwszy parowiec, ten Venture. On przywiózł chyba 25 robotników, którzy w imieniu dwóch kompanii, Bella Coola Pulp i Paper Company, które nabyły wcześniej okoliczne tereny, rozpoczęli budowę inwestycji. Teren wybrano nieprzypadkowo, bo był to ogromny potencjał wytwarzania energii wodnej z dużych wodospadów, które się tu znajdują. Zbudowano najpierw domy, tartaki, szkołę, szpital, postawiono tamę, no i oczywiście zbudowano niezbędną infrastrukturę. No i dzięki tym inwestycjom w 1912 roku Ocean Falls było już sporym miastem. Największą celulozownią i papiernią w brytyjskiej Kolumbii. W 1950 miasto posiadało jeden z największych hoteli w prowincji, to 400 miejsc chyba ten hotel miał, a liczba mieszkańców już wzrosła do 3,5 tysiąca. Niestety z biegiem lat koszty rosły i czyniły całą inwestycję coraz mniej opłacalną. I w 1973 roku podjęto decyzję o zakończeniu działalności. No, władze prowincji chciały uratować miejsca pracy dla osób, które tu mieszkały i kilka tygodni przed zamknięciem całego interesu wykupiły za grosze te tereny miasta, no bo one należały do tych inwestorów i starały się utrzymać produkcję, no ale w 1980 wszystko zamknięto. No i niestety obecnie miasto popadło w ruinę. Na stałe mieszka tutaj około 50 osób, a w dobrym stanie utrzymywane są jedynie obiekty takie zbudowane przez pierwszych właścicieli. Tutaj właśnie jest fotka jednego z takich budynków, który tak wyglądał w 1917 roku. Teraz zakręcimy w prawo i będziemy za chwilę lądować. No i tu trzeba jeszcze dodać, że te tereny nawiedzały takie trochę klęski. Zeszła tutaj w 54 chyba, z tego co pamiętam, jakaś lawina błotna, która zabiła parę osób. Było kilka pożarów, między innymi ta szkoła się spaliła. No, prawda, władze prowincji ją odbudowały, no ale to te wszystkie nieszczęścia powodowały to, że coraz więcej ludzi stąd wyjeżdżało. No i ostatnio czytałem, że nawet i te statki pasażerskie jakoś tak coraz mniej tu zawijają. Mimo że jest co oglądać, bo są i te wodospady, i jeszcze pozostałości tych celulozowni i papierni. Dobrze, będziemy lądować. Więc skupmy się na tym. No popatrzmy, jak to z zewnątrz. No wycinka drzew idzie jak wszędzie. Jakieś rybackie są. Czyli tradycyjnie krewetki łowią. Opuścimy może stery na pływakach, łatwiej będzie sterować. No i będziemy dobijać do pomostu.
No, widoki rzeczywiście przepiękne. No dobrze, już nie będziemy czekać na to dobicie do pomostu. Tyle na dzisiaj i do następnego razu.